Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy w naszym programie o diecie, o której ma właściwości przeciwzapalne. Dla kogo, na czym polega, jakie produkty spożywamy, a jakich nie. Dzień dobry Pani Dorota. Dzień dobry. No właśnie, dla kogo taka dieta jest i jakie ma w ogóle działanie? Chciałam też zacząć powiedzieć od tego, czym jest stan zapalny, bo to jest taka reakcja obronna organizmu na uszkodzenie, między innymi uszkodzenie tkanek w organizmie. I zazwyczaj zaczyna się to od ostrego stanu zapalnego i jeżeli trwa dłuższy czas, to już staje się wtedy też stanem takim przewlekłym, który wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Więc tak, są sytuacje, w których jest głównie ten ostry stan zapalny, ale też są jednostki chorobowe, którym sprzyja właśnie taki przewlekły stan zapalny, między innymi reumatoidalne zapalenie stawów, również atopowe zapalenie skóry, stan zapalny tarczycy, czyli Hashimoto, więc są różne jednostki chorobowe, w których zalecana jest właśnie dieta o takich właściwościach, która zawiera produkty o właściwościach przeciwzapalnych. No i właśnie ta dieta może nam bardzo pomóc w przypadku takich chorób. No i tutaj już Pani troszeczkę zaczęła od czego innego, ale na czym ona polega? Czy to jest tak, że... No bo kojarzy nam się dieta przeciwzapalna, aha, czyli restrykcyjna, nie, to kompletnie nie dla mnie, mimo że na to choruję, ale to chyba nie jest do końca tak. Dieta przeciwzapalna opiera się na takich zdrowych nawykach. Nie jest właśnie, nie chodzi o to, żeby to wprowadzać jakąś bardzo restrykcyjną dietę, tylko wprowadzić produkty o właściwościach takich przeciwzapalnych i żeby było jak najmniej właśnie w sposobie żywienia na co dzień, żeby było jak najmniej produktów o właściwościach tych takich prozapalnych. Więc to jest najistotniejsze. Nie chodzi też o stosowanie właśnie całkiem innego sposobu żywienia restrykcyjnego, więc to jest jak najbardziej do zastosowania dla każdego, dla każdej osoby, która tego potrzebuje. Zatem jakie produkty warto wprowadzić, skoro to nie jest takie trudne? Chciałam powiedzieć, że jest, że tak powiem, duży wachlarz produktów, bo są to i produkty roślinne, zwierzęce, także odzwierzęce. I chciałam tutaj zacząć od wymienienia kilku przypraw. Bo są przyprawy, które mają właściwości przeciwzapalne, więc możemy je tak naprawdę dodać do wielu, wielu potraw. Czy do śniadania, do obiadu, do kolacji, do wielu... Więc to trochę zmieni sposób tego, jak wpłynie na nasz organizm ta potrawa. Tak, dokładnie. Więc do tych przypraw o działaniu przeciwzapalnym zaliczamy m.in. imbir, kurkumę, również substancje, które znajdują się w papryczkach ostrych, goździki, więc warto te przyprawy... Czyli mocno aromatyczne. Tak, dokładnie, więc warto włączać te przyprawy. To są akurat takie przyprawy, które możemy dodać i dodania na ostro, wytrawnych, ale również do słodkich posiłków. Tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o cynamonie, bo chyba też nie wspominam, a również wykazuje takie właściwości. Co zatem z owocami i warzywami, bo ja na przykład najczęściej słyszałam o warzywach, które są mocno prozapalne. Na co powinniśmy zwracać uwagę, co wprowadzać, a czego unikać? Zaczęłabym od wymienienia kilku owoców, które właśnie mają działanie takie przeciwzapalne. Między innymi granat, ananas również ma właśnie takie właściwości, tylko chciałam tutaj zaznaczyć, że nie taki z puszki, tylko surowy. Z tego względu, że tam znajduje się bromelaina, która właśnie wykazuje właściwości takie między innymi przeciwzapalne. Jeżeli chodzi o warzywa, to wiele warzyw liściastych, między innymi też warzywa takie jak brokuły, kalafior, również mają takie właściwości, ze względu na to, że zawierają substancje o działaniu takim przeciwzapalnym. A także warto zwracać uwagę na kolor warzyw, które wybieramy, bo warzywa pomarańczowe, czerwone zawierają m.in. dużo beta-karotenu, który również wpływa korzystnie właśnie na organizm. No właśnie, skoro te kolorowe, no to pomidory, one należą do warzyw psiankowatych. Czy powinniśmy ich używać, czy powinniśmy je spożywać, bo też często słyszymy, że warzywa psiankowate bardzo źle wpływają na organizm, jeśli chodzi o stan zapalny. Oczywiście jest to kwestia i przyrządzenia, i kwestia ilości. Jeżeli będziemy spożywać naprawy w ogromnych ilościach, to jakiś wpływ niekorzystny mogłyby mieć, ale jeżeli będziemy po prostu jako dodatek do
do potraw w postaci takiej surowej, to jak najbardziej w porządku. Ale chciałam powiedzieć też o likopenie, które znajduje się w przetworach pomidorowych, które ma właściwości takie przeciwzapalne. Więc już lepiej stosować pomidory do różnych sosów, nawet można samą wykonywać przeciery, zupy, z tego względu, że właśnie likopen, który znajduje się tylko właśnie w tych przetworzonych już w przetworach pomidorowych, wykazuje silne właściwości przeciwzapalne. Więcej o takich produktach mówiliśmy jeszcze w odcinku o Hashimoto, dlatego odsyłamy Państwa też do tego odcinka. Tam jest więcej takich bardziej szczegółowych. No a teraz już wracamy z powrotem do naszej rozmowy. Co z mięsem? Jeżeli chodzi o mięso, to warto było ograniczyć spożywanie mięsa i zastąpić między innymi roślinami strączkowymi, a także rybami. Tylko warto wybierać ryby tłuste i półtłuste, z tego względu, że zawierają więcej kwasów tłuszczowych omega-3. A jakie to ryby? Między innymi łosoś na przykład, które właśnie zawierają kwas tłuszczowy omega-3, które działają też przeciwzapalnie. No i oczywiście, już jak jestem też przy kwasach tłuszczowych, to chciałam wspomnieć o oliwie z oliwek, o oleju rzepakowym, oleju lnianym. Tak, dokładnie, które te produkty zawierają właśnie też kwasy tłuszczowe omega-3. A z roślin strączkowych to można fajne pasty robić na kanapkę na przykład. Dokładnie, bo często rośliny strączkowe kojarzą nam się bardziej na przykład z jakąś zupą grochową. I też spotykam się często z taką opinią, że no, nie ma w jakiej formie, że tak powiem, zjeść roślin strączkowych, a tak naprawdę rośliny strączkowe mogą być i na wytrawnie przygotowywane, właśnie tak jak Pani wspominała, jeżeli chodzi o pasty kanapkowe, do dań głównych, ale także na słodko, więc jest to kwestia tylko dodatków. No i żeby polubić to robić, bo naprawdę to jest super sprawa. Tak, dokładnie. Skoro niektóre produkty mogą nam pomagać, inne mogą nam szkodzić, to też na pewno są takie płyny, które na pewno są bardziej wskazane i mniej wskazane. Oczywiście podstawą, tak jak już wiele razy wspominałam, jest picie wody, żeby głównie, jeżeli chodzi o płyny, to żeby głównie dostarczać wodę, ale są też płyny, tak jak na przykład zielona herbata, która zawiera takie substancje też o działaniu takim przeciwzapalnym. Tylko tutaj chciałam zaznaczyć, że kwestia też wybierania, jaka zielona herbata, żeby to była herbata liściasta, i z dobrego źródła, żeby nie miała też różnych innych dodatków. Ale taką podstaw, jeśli chodzi o stan zapalny, no to będzie odpoczynek i regeneracja. Bez tego ani rusz. Tak, dokładnie. Przewlekły też taki stres, który towarzyszy, to też sprzyja właśnie stanom zapalnym, więc to jest absolutną podstawą. Oczywiście nie da się wyjąć, że tak powiem, stresu z życia, ale kwestia też tego, żeby znaleźć sposób na zmniejszanie, na redukcję po prostu stresu. Coś takiego, co nas relaksuje, no i oczywiście odpowiednia ilość snu, która sprzyja też prawidłowej takiej regeneracji organizmu. Czyli odpoczywamy, zdrowo jemy i dzięki temu gasimy stan zapalny. Dokładnie. Dziękuję uprzejmie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a chciałabym dodać, że od następnych odcinków będziemy co jakiś czas wprowadzać odcinki typu Q&A, czyli Państwo mogą zadać nam pytanie, Pani Dorota będzie, no bo nie ja, Pani Dorota będzie odpowiadała na te pytania. Podajemy tutaj niżej, podamy Państwu adres mailowy, na który można kierować te pytania lub w formie SMS-owej również na podany niżej numer, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Do widzenia.